Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, ruszamy dzisiaj na ziemię orków. Zobaczymy, jak sobie tam poradzimy, co uda nam się zrobić. Spróbujemy dostać się do Xardasa oczywiście. Miejmy nadzieję, że nam się to uda, bez żadnych problemów. No i zobaczymy, co Xardas nam tutaj też doradzi. Lecimy tędy. Mogłam też przejść innym przejściem, ale w sumie... A, bo tu mnie będą lali teraz ze starego. Dobra, no to się ich przy okazji pozbędziemy. Miejmy nadzieję, że bardzo... O Boże! Ojej, jednak biją bardzo. Chyba zaraz zdecydujemy się przejść jednak tym drugim przejściem. Bo wiecie, no, ale strażnicy trochę nas biją, trochę mocno. Tak naprawdę wypadałoby podekspić dla samego HP. Myślę, że dzisiaj sobie poza odcinkiem siądę i po prostu powybijam w tej kolonii wszystko, co istnieje. Wszystko. Kompletnie, totalnie, wszystko. Zostawię sobie tylko wieżę mgieł, żeby tam wejść z wami, a resztę po prostu wyrżnę. Tak myślę, bo to jednak hapetki. Także, dobra, nieważne. Biegniemy tędy jednak. O kurde. Co tam u was? Ja wróciłam do domu już całkiem niedawno. Ale moi drodzy, ja już dzisiaj skończyłam swoje praktyki i już mam kuźwa wolne do października. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie to niemiłosiernie. No, naprawdę. Jestem mega ucieszona. I co? I wreszcie teraz będę miała czas na ogarnięcie domu. Tak wiem, typowa kobieca sprawa. Nie no, żartuję. Po prostu, wiecie co, też byście mieli nerwice, jakby wam się wszystko wysypywało na nogi. I dosłownie nie mielibyście ubrań. Bo ja mam wszystko dosłownie poukładane, nie tam, gdzie trzeba, kompletnie. I tak nie może być. Bo ja mam jeszcze niewyjęte w ogóle letnie ubrania. I nie powiem, że chodzę w zimowych, ale mam po prostu teraz przekopane to równo. Chodzę w jednym i tym samym. A jeszcze sporo ubrań jest po prostu schowanych w szafie. Jestem ciekawa, czy doradzicie mi, bo potrzebuję rady. Mianowicie, teraz moja mama będzie miała imieniny, moja babcia będzie miała urodziny, plus jeszcze z Damianem mamy rocznicę ślubu i rocznicę związku. Ja po prostu mam tak w rodzinie, że to jest dramat. U nas jak jest impreza, to nie jest jedna, tylko jest kuźwa 10. Ja już się śmieję, żeby fajnie było mieć dziecko w innym miesiącu, czyli na przykład na zimę, bo nie ma nic. I byśmy przynajmniej mieli święty spokój. Bo kurde, naprawdę idzie zwariować, jak się ma tyle rzeczy do zrobienia, tyle imprez i non-stop się gdzieś jeździ i kupuje komuś prezenty i po prostu, wiecie, jakby to były skumulowane na przykład, wiecie, no trzy po prostu imprezy, no to okej. Ale problem jest taki, że one są skumulowane, a i tak co tydzień jest jakaś inna. Więc w sumie mamy 15 w jednym imprez. I to już nie jest normalne. I mnie to po prostu irytuje. Więc muszę to jakoś ogarnąć. No i zastanawiam się tak naprawdę... Ojej, tu orkowie są. Zastanawiam się tak naprawdę, co kupić mojej mamie, mojej babci. No i kompletnie nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o Damiana, to mniej więcej chyba wymyśliłam prezent. Ostatnio bardzo lubimy oboje... prezenty w stylu, wiecie, jakiegoś prezentu takiego do wykorzystania w formie kuponu. Czyli na przykład, nie wiem, kolacja we dwoje, nie wiem, masaż, coś takiego, nie? No i wydaje mi się, że to jest całkiem w porządku. Zastanawiałam się, bo oboje lubimy kawę. Damian bardzo lubi mi robić kawę na przykład z mlekiem i nie umie robić wzorków jeszcze. Więc w sumie myślałam, żebym mógł kupić kurs baristy, ale kurs kosztuje 1000 zł.
Czyli dosyć dużo, biorąc pod uwagę, że nie zarabiam. Jedyne co mam, to jakieś tam oszczędności. Czy ja sobie poradzę z taką brzytwą? Ryzykuję teraz, nie? Wszystkie się na mnie rzucą. O, ja pierdzielę. Ale kolejny poziom jest. Także warto je będzie wybić. Dobra. Trochę mnie zjadły, ale nie ma co przesadzać. Także myślałam o takim kursie, ewentualnie o degustacji kawy. Możecie mi doradzić, bo jeszcze nie zamówiłam. Demen czasami ogląda moje filmy, ale jednak dosyć rzadko, więc mogę sobie swobodnie o tym mówić. No, jeżeli chodzi o mamę i o babcię, no to też w przypadku mamy myślałam właśnie o czymś takim, bo myślę, że to byłoby całkiem fajne. Czy ja w ogóle dobrze lezę? Nie wiem, nie pamiętam jak tu się chodzi w ogóle po tym terenie. Zapomniałam wspomnieć, że wieżak Sardasa jest oczywiście na ziemiach orków, no nie? Więc tutaj trzeba się trochę pilnować. I teraz tak. A tu jest ta ścieżka, dobra. Zaś bym polazła gdzieś indziej. Tutaj mamy napój, mamy stary bojowy topór. No i teraz się przygotujmy w ten sposób, że założymy sobie broń obuchową. Przygotujemy sobie kulę ognia, myślę. Najpierw się. Tak, najpierw kula ognia, a potem piorun kulisty. Nie uzdrowienie, tylko piorun kulisty. Kupiłam 10 ostatnio. I teraz wypadałoby się jakoś wymanić czymś. Takim, co by. Dobra, nie może być krótsze ziele, trudno. Zapisujemy, zrobimy też stałego save'a. I teraz pierwsza rzecz to będzie broń taka. Siemano. Kamienny golem jest trochę wymagający. Ten akurat. 1000 expa. Wróćmy do naszej broni. Ciekawi mnie, jak ja sobie. Wiecie co, możemy spróbować pobiegać trochę z dwuręczną bronią. Kula ognia teraz. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Schowaj to na razie, bo tu widzę coś. Zardzewiały miecz. Myślę, że jedna nie wystarczy. Dawaj. Dobra, udało się, szczęście. Okej, i teraz ogarniemy sobie piorun kulisty. Tylko nie wiem, czy mi many wystarczy. To już się okaże za moment. Żeby go też trafić, nie? Nie, no ładnie pójdzie. No to super. Mamy w takim razie wszystko, co nam było potrzebne. No, ale zastanawiam się bardzo nad tymi prezentami, bo to jest już za tydzień. W ogóle mamy fajną rzecz, bo braliśmy ślub w tamtym roku, 29, i dostaliśmy możliwość, jakby taki jakby prezent od hotelu, że w rocznicę ślubu możemy sobie odebrać kolację. No i wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie sobie ją odebrać 26, czyli wtedy, kiedy mamy rocznicę związku. I po prostu się tam kimniemy, rano sobie zjemy śniadanko, a potem pojedziemy do moich rodziców. I no, już będziemy robić normalnie imprezę. No ale nie wiem w sumie, co kupić mamie i co kupić babci, także jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać, bo myślałam głównie o kwiatkach, ale z kwiatkami jest o tyle problem, że akurat no, jak już będziemy tam w hotelu i stamtąd będziemy chcieli jechać, no to kwiatki w tym wypadku odpadają, no bo nie mamy jak ich zabrać, nie? Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, kurde. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Dużo bardzo rzeczy.
Spróbujmy zobaczyć, co dostałam konkretnie. Nie wpadła jakaś stała mikstura. Wyciąg życia wpadł. I trochę mikstur prędkości. A tu mamy demona. Zaraz, kto? Kto to powiedział? To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej głowy? Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwójny? Drugi dowód? Potrzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego golema? Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. Dobra, zaraz oczywiście pójdziemy. Od pana demona ognia Aldrius Kufer. Kurde, prawo... Ja pierdzielę. Prawo, lewo... Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Ten sam kodzik, ale sporo bryłek. Nie wiem, po co mi się przydadzą, bo już raczej nie będą mi do niczego bryłki potrzebne, no ale w porządku. Już lepszej zbroi nie możemy mieć, jeżeli chodzi o zbroję za pieniądze, oczywiście, za bryłki. Co on mi dał? Dał mi jakąś runę. Runę teleportacyjną, która jest tutaj. Okej, 4, 5, 6. Ja się nie będę dała rady teleportować, no nie? Braknie mi many. O nie, jednak się udało. W porządku. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Są kuferki. Na szczęście są pootwierane. Trochę miksturek. To bardzo miło. Ze strony Xardasa, że pozwala się okradać z takich rzeczy. Przydadzą nam się na pewno. No i zobaczmy. Tutaj nic nie ma. Ale jest drabina. Tu w Mrocznych Tajemnicach jest bardzo dużo złota, srebra, w ogóle kosztowności. Jak może ktoś z was jeszcze pamięta. Tu nic nie ma. Kto śmie przeszkadzać mi w moich studiach? Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie! Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany Śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie.
Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem, niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Poszukuję wiedzy magicznej. Okej, z nim możemy handlować. Nic ciekawego dla nas nie ma. Bo nie jesteśmy oczywiście magami. O, robi się ciemno, widzę. A tutaj nie ma nigdzie chyba żadnego łóżka u ksardupy. To niedobrze. Bo no nie ma chyba. No nie, musielibyśmy... W ogóle to nie mam many. Jakbym chciała łóżko, to musielibyśmy się przeteleportować na przykład do, nie wiem, do nowego obozu i się przekimać. Albo do bractwa. Już wybrałam nowy obóz przez przypadek. Rozmawiałeś z Ksardasem? Nie. Dlaczego? Nie udało mi się jeszcze do niego dotrzeć. Musisz go odnaleźć i poprosić o pomoc. Dobra, no nieważne. Zaraz oczywiście wrócimy do Ksardasa, ale musimy iść w Kimę, bo będzie z nami ciężko. Bo będzie ciemno po prostu. Nie mogę na tym spać. O Boże. Tu było łóżko gdzieś, nie? Było. Dobra. Czego nie mogę z łóżka skorzystać? Co się stało? No. Czyli z tamtego pewnie też mogłam, ale się coś zbagowało. Dobra. Szósteczkę mamy. Tak, szósteczkę mamy ksardupę. No to lecimy, no. Kurde, dzisiaj bardzo nam idzie... O Boże, muszę wejść znowu na górę. Dzisiaj nam bardzo idzie odcinek tak... powoli? Nie wiem, mam wrażenie, że robimy duże postępy fabularne, ale w bardzo długim... Znaczy się długim, właśnie krótkim czasie. Jeszcze na pół godziny na filmie zostało.
Czy to jest dobre miejsce, żeby się... Nie, po drugiej stronie. Najlepszy sposób ever. Spróbujemy pobiegać trochę z bronią dwuręczną. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Bo wiecie, no... Skoro się jej uczę, to i tak potem będziemy z niej korzystać pod koniec gry. Także czemu by nie zacząć już teraz? Dobra, tędy szliśmy. Ładnie, pięknie. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam drogę, ale chyba dobrze. Tak, dobrze. Idziemy w miejsce, gdzie w Gothicu 2 jest wulkan. I tam będzie wszystko, czego potrzebujemy. Czyli tutaj na górę. Po drodze na pewno napotkamy na jakichś orków. Szczególnie, że jesteśmy na ich terenie. Bądź co bądź. Na razie takowego nie widzę problemu jak orkowie, ale już za moment pewnie zobaczę. Dobra, i co? Tu nic nie będzie za bardzo. Znaczy tam jest jaskinia i mogłoby tam coś być, ale... Nie wiem, czy jest sens na to, wiecie, robić, bo mamy dużo pieniędzy. Mikstury całkiem nieźle też, jeżeli o to chodzi. Tu nie ma orków żadnych po drodze? No właśnie, są. Okej, dobra, teraz się trzeba nauczyć walczyć znowu dwuręczniakiem. No i tutaj był oczywiście wulkan. Już słychać, że się ktoś tutaj ciora z kimś. Zaraz zobaczymy, co się tu dzieje. No i tam byliśmy, pamiętacie? Ojej, ja się nie nauczę chyba prędko z tej broni korzystać. Dobra, trzeba mu trochę pomóc. O Boże. Podziękować, obcy, zły orkowie, chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia. Pod wioską w kotle. Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak. Ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Oni syn ducha, jak Urszak. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Kruszak pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją, i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy żywi i martwi.
Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Kruszak. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak dziękuję obcy. Obcy uratował Urszak, ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta? Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Dobrze, już dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem, o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak niewolnik w kopalni, w kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuje obcy. Obcy uratował Urszak. Obcy teraz przyjaciel Urszak. Przyjaciel weźmie talizman Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. Dobrze, no to... Trzeba by tutaj trochę poszperać. Po pierwsze, wypadałoby się trochę wyleczyć. Bo będzie nam to bardzo potrzebne. Po drugie, zmieniamy broń na obuszek. I tu gdzieś było miejsce, gdzie się zapada podłoga się zapada. Aha, właśnie sobie przeszłam. Jak tam teraz zejść, żeby nie dostać w głowę? Perfekcyjnie to zrobiliśmy. Dobra. Bo tutaj są rzeczy, także wypadałoby zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tutaj była chyba notatka jakaś. Jest napój, a nawet dwa. Nie ma notatki. To była chyba ta kolumna, która działa, nie? Zaraz zobaczymy. O Boże, zaraz to pojedzie beze mnie. Okej. To musimy teraz poczekać trochę. No i lecimy windą prowizoryczną. Tu jeszcze mamy rzeczy. Nie pamiętam tylko, czy tu się opłaca wchodzić na górę. Nie wiem, czy tam się nie pojawia rzecz z innego zadania, ale na razie
Na razie chyba nie wskuramy nic więcej tutaj. Dobra, no to do nowego obozu. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Dobra. No to ruszamy. Jeszcze podejdziemy do wilka, bo... możliwe, że nam się to przyda. Chyba, że później nas zagada, ale nie jestem pewna, więc... wolę najpierw prowizorycznie podejść najpierw do niego samemu. Tu jest kosa. Siema. Coś chcesz ode mnie? Kim jest? Jestem płatny. Dobra, płatnesz. Teraz, kiedy... tak, on pancerzy szkodnika sprzedawał. Jak przy drodze? Dobra, tu handel łuk. Dobra, czyli zaraz będziemy musieli do niego iść. Najpierw trzeba iść do Gorna. Wiecie co zrobimy? Wykorzystamy miksturę prędkości. Bo dzięki temu pójdzie nam to dosyć sprawnie. Możliwe, że nawet zdążymy wrócić na tej miksturze od Gorna. No bo trzeba to jakoś załatwić. Ojejku. No i trzeba się będzie pomęczyć oczywiście ze strażnikami. Witaj! Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do kontruderzenia. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Na początek? A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Lee kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako jeden z naszych najlepszych najemników zostałeś wyznaczony do udziału w tej misji. Pójdę z tobą. Razem może się nam udać. Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. Czemu nie? I tak muszę dostać się do kopalni. Nieważne, dlaczego to robisz. Cieszę się, że jesteś z nami. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. Do boju! Witaj! Do boju! O, prawie zapomniałem. Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. Więc lepiej do niego zajrzę. W porządku. Zaczekam na ciebie tutaj. Tak, no. Oj, się zmarnowała nam mikstura. Warto do niego iść, bo jak będziemy w kopalni, to wypadałoby jedną rzecz zrobić. Przy okazji. A mianowicie to będzie powód, a raczej możliwość zdobycia lepszej zbroi. Także warto. I no niestety. Trochę nam to zajmuje czasu. Wszystko. Ojejku, no, skacz. Gorn powiedział, że chcesz ze mną pilnie porozmawiać. Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne.
Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. I mówisz mi to wszystko, nie żądając niczego w zamian? No, niezupełnie. Jeśli uda mi się sklecić z tych płytek porządną zbroję, będę bardzo szybko... bardzo dużo. A, nieważne. No dobra, a ile mamy punktów nauki? 44. To jeszcze podejdziemy do Lee. Ulepszyć sobie walkę bronią dwuręczną na mistrza. No i w co będziemy wydawać punkty? Wydaje mi się, że... możemy wydawać chyba w zręczność... ewentualnie włók. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o walce dwuręcznym mieczem. Musisz się nauczyć płynnie przenosić swój środek ciężkości. Trzymaj miecz pionowo. Obie dłonie mocno zaciśnij na rękojeści i przesuń go nieco w bok. Teraz uderz szybko od góry i pozwól klindze powędrować nad twoje ramię. Teraz możesz wyprowadzić szybkie cięcie na prawo. Twój przeciwnik nie będzie miał okazji podejść bliżej. Albo spróbuj wyprowadzić z lewej strony cios do przodu, aby odrzucić rywala do tyłu. Teraz obrót, żeby kolejny cios nabrał odpowiedniej mocy. Przy odrobinie szczęścia wróg nie przeżyje tego uderzenia. A jeśli i to nie wystarczy, wykorzystaj resztę siły zamachowej, by ponownie unieść miecz do góry. Po skończonym ataku wykonaj zasłonę i wypatruj luki w obronie przeciwnika. Kluczem do sukcesu jest ciągła zmiana pozycji i umiejętne wykorzystanie bezwładności broni. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze tego pożałują. Dobra, no to ruszamy. Resztę punktów nauki... Zdecydujcie, zręczność czy łuk? Myślę, że zręczność, bo dzięki temu będziemy mogli założyć coś lepszego na siebie. Tak naprawdę. Chyba tak, no. Za dużo już dzisiaj nie zrobimy. Myślę, że uda nam się co najwyżej dotrzeć do wrót kopalni. No a do samej kopalni pewnie już wejdziemy po prostu w kolejnym odcinku, ale zaraz się to okaże. Witaj! Ruszamy do kopalni. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomeza. Idź przodem, pójdę za tobą. Dobra, chodź. Przypomniało mi się, że Gorno robi głupie rzeczy tutaj. Więc wypadałoby uważać na niego. Ojejku, dobra. No to zobaczymy, co nas tutaj czeka w tej kopalni. O Boże, nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja naprawdę się cieszę, że już mam wolne. W sumie jak skończę dla was nagrywać odcinek, to pójdę zrobić kolację. Tak sobie myślę. A potem może wezmę wreszcie książkę do ręki. Wczoraj akurat było tak, że czytałam w pracy, bo nie było nikogo. Parę tylko osób, ale głównie siedziałam sobie i nie było nic do roboty. Więc wreszcie wzięłam książeczkę i chociaż godzinę udało mi się poczytać. Uwaga! Brzytwy! Polują w stadach jak zębacze, tylko gryzą znacznie mocniej. Powinniśmy się najpierw z nimi rozprawić. Znasz mnie. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. No dobra, dobra, wiem. Ciekawi mnie, skąd one się tu wzięły. No ale nauczyłabym się może bić tą bronią, to by było lepiej. A go
Gorn się zgubił jak zwykle, tak? Zaklinował się tam gdzieś. No. Ale dramat. Okej, nieważne. Dobra, lecimy. No, broń jednoręczna jest szybsza, ale... Czasami to nie wystarcza, że jest szybsza. No i już widać ciała. Zaczekaj. Widzisz te wszystkie ciała? Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Kiedy już zejdziesz na dół, pójdę za tobą. Dobra, stary, tylko że tutaj chyba ludzie są, nie? Chociaż widzę, że jest tylko chyba szakal. Moglibyśmy ich wszystkich przeszukać, ale chyba nie ma co. Ajajaj. Nie no, jest grupka ludzi. Hej, patrzcie, to ten facet z nowego obozu, przez którego mamy tyle kłopotów. Gdybyś wykazał wtedy choć odrobinę rozsądku, mógłbyś teraz być po stronie zwycięzców, po naszej stronie. Trzeba mi było zapłacić, kiedy miałeś okazję. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem. Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go! Oj, oj, oj. Wiecie co, ja zaraz... Nie, 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 nie. Ja muszę się nauczyć walczyć tą bronią. Zanim cokolwiek zacznę robić. Hej, patrzcie, gdybyś wykat trzeba mi... Posunęliście się za dawno, ale dalej... Najlepiej to w ogóle robić tak. O nie! No szkurdele, ja pierdzielę. Oczywiście zrobiłam zapis w takim momencie, że mnie szakal zmiecie. Kurwa. No zastrzeli mnie. Nie wszyscy... Wracaj do mamusi. Stary, ale ja tutaj stoję. Dramat. A Gorn to już jest totalny dramat. Ja pierdyle. No. Tamten zaraz wstanie. Więc ja sobie poczekam. Dobra. Tam chyba Gorn spadł nam z nieba. Ale nie jestem pewna. Ej, nie wierzę, Gorn mnie nie bije. Witaj! Zginął członek starego obozu. I twoje imię padło w związku z tą sprawą. Do boju! Ty jesteś niepoważny, człowieku.
Usłyszałem odgłosy walki i przybiegłem najszybciej jak mogłem. Stary znajomy, rachunek wyrównany. Dobra, otwieraj bramę. Ja będę tu stał na straży. Ja pierdzielę, człowieku. Zaraz i tak mi spuści pewnie w pierdziel. No? Witaj! Do boju! Nie, my nie zrozumiemy go po prostu. Najgorsze jest to, że tutaj też są strażnicy. I oni właśnie strzelają. No gościu wyciągnął kuszę. Wracaj, tchórzu! Dobra, bo jeszcze mnie pełzacze zaraz zeżrą. Okej, tam jest gościu. Snajpi. Wydawało mi się, że tu jest ciemno w tej kopalni. O Jezu. Dobra, potrzebujemy płytek. Strzela do mnie. Boże, przecież ich jest tutaj tak dużo. No zginę tu. Okej. No, trzeba się ich najpierw pozbyć, no. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Siema. Zrzuci mnie. Ewentualnie oni się po prostu zbagowali. Który strzela do mnie z kuszy? Tamten. Jezu, jak oni strzelają... No kurwa, jak się nie zapisałam? O Boże, nienawidzę tego. Gothic 1 niby jest prosty, ale tak naprawdę momentami nie jest. Który znowu strzela? Tamten. Co tu się dzieje? Dobra. Jakoś z tego wyjdziemy chyba. Ja nawet nie wiem, gdzie ja idę, bo ja już zapomniałam, jak tutaj ta kopalnia w ogóle funkcjonuje. A, bo tu... Kurwa, no, no... Chryste, Panie... Czemu ja nie mogę ich zabijać z automatu? Tylko będę musiała się tak męczyć. Ten umierać będzie w nieskończoność? Tak. Dobra, moi drodzy, bo widzę, że tu się cuda dzieją dzisiaj. Ja już też mam nerwy. Tu jest ich więcej. Wlazłam nie do tego szybu w sumie, co chciałam. Nie pamiętam, ile płytek chce od nas wilk.
ale chyba 20 albo 15. Zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Potrzebujemy znaleźć tego orka, który... Słyszeliśmy też, że potrzebuje lekarstwa i zbroja. Nie ma na temat tego. Może sobie sprawdzę na Gothicpedii. Dziękuję Wam bardzo, jeżeli Wam się odcinek podobał. Zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda. W kolejnym odcinku ogarniemy kopalnię i zobaczymy, co dalej tutaj nam zaproponuje fabuła. Dzięki i cześć!